CSW? Dzik! Już jestem. Muszę zapamiętać, żeby wyedytować to kichnięcie. Ale znając moje szczęście, ja nigdy o tym nie pamiętam i to, co ja mówię, zawsze zostaje. Ta misja z pikuś z Rapid Fire'em. I mnie nie obchodzi to, że ja oszukuję. Nie chcę mojego biednego R1 rozwalić. Chyba już sobie przypominacie Let's Play Ratcheta i jak się to skończyło. Że to się działo na początku Ratcheta Gladiator. Ale cóż, zbliżamy się ostatniej bariery. Ostatni blast bot do zniszczenia. I już nie potrzebujemy turbo. Więc, panie i panowie, mamy już całe Haven City odblokowane. Great job. We can link up with the Northern Front now. I'll get on the horn to HQ and give them the good news. You're the man, Jack. You are the man. Więc mamy Peacemakera, panie i panowie. Wraz z tym mamy wszystkie cztery oryginalne bronie z Jacka dwójki. Tylko nam brakuje upgrade'ów do Peacemakera, które będziemy dostawali na pewno fabularnie. I kurde, nie wiem czemu ja idę tam, jak tutaj jest pojazd. Tam. Ale cóż, Peacemaker działa tak samo jak w Jacku dwójce, więc nic nie zmienili tutaj. Ale cóż, idziemy do głównej sekcji miasta, panie i panowie. Zwiedzić resztę naszych przyjaciół. Potem będzie ostatnia misja w kanałach. Potem jedna bardzo głupia minigierka. I potem wszystkie misje tutaj zaliczone na razie. To będzie koniec naszej sesji. Praktycznie już połowę gry zaliczyliśmy. Zaliczymy w tej sesji. Więc portu już nie będziemy zwiedzali jako dzień misjowo. Praktycznie będziemy tylko przejeżdżali przez port, jak będziemy wracali do Haven Forest. Ponieważ do Haven Forest będziemy wracali parę razy, bo tam są te ważne przedmioty. Tam jest ważny przedmiot, który trzeba uaktywnić tymi artefaktami, które trzeba zdobyć w Spargus City. Mówiłem, że w Haven City, ale tak naprawdę to wszystko w Spargus jest. Ponieważ w Wastelandach jest dużo artefaktów. Pamiętacie tekst Crew, że praktycznie wszystkie artefakty, które Crew ma, pochodzą z Wastelandów. Ale cóż, to stara dzielnica, pierwsza dzielnica z Jacka dwójki, gdzie była nasza stara baza Underground. I tutaj powinna być sekcja wodna, gdzie szliśmy do Pumping Station, ale ponieważ Ashlyn była baronem po śmierci Praxisa, to ona naprawiła tą dzielnicę i ją unowocześniła. Oczywiście Ashlyn już nie jest pod władzą. Już nie ma władzy nad miastem, ponieważ Rada przejęła kontrolę teraz. Hrabia Bigger właśnie jest przywódcą tej Rady. Vigera też się widzi w Jacku, nie w Jacku, tylko w Daxterze. I on mówił, że plan Mrocznych Wojowników z Jacka dwójki nie uda się. I że Light Echo jest kluczem. I to był taki mały spoiler, ale cóż, to była jedyna scena Vigera. Więc tutaj się spotykamy ze wszystkimi. Oczywiście Ashlyn przeprasza za całe miasto Jacka, co się wydarzyło mu. I zanim będziemy mogli kontynuować dyskusję, będziemy atakowani przez roboty KG. Więc się tutaj też dowiadujemy, że mroczne coś się pojawia, zbliża się do Ziemi i
Jedyna szansa na zniszczenie tej mrocznej rzeczy to użycie prekursorowej technologii, która jest w katakumbach. Looks like a large-scale assault. Multiple targets inbound. You up for some action, Jack? Look who you're talking to. Let's rock and roll, Dax. Ach, wiem, czas na walkę z robotami KG i tymi oto statkami. Jest ich trzech razem, ale one są żałośnie łatwe do zniszczenia. Wiem, czy te prądziki trzeba zniszczyć, ponieważ one są generatorami odrzutu i wtedy BUM! Po statku. Chyba zakończę sesję po tej misji, ponieważ już czuję troszeczkę zmęczenie. Plus nie mam ostrej ochoty robienia tej minigierki dzisiaj. Więc I'm so sorry, my friends. Auć. Dobra, czas użytek nowej broni. Na użytek nowej broni. Można te zniszczyć bardzo szybko, jak wiesz co robisz, ale ja chyba widzę, że nic nie robię dobrze, więc to wszystko ginie powoli. Te samoloty, te statki. Peacemaker! Fucking hell. Mam praktycznie zero amunicji do wszystkiego. Brawo, polski gamer 17. Wyobraźcie sobie mnie na wojnie, kurde, marnując wszystkim amunicję bardzo szybko, co powoduje, że cały kraj przegrywa wojnę z powodu mojego marnotrawstwa amunicji. Ja nie chcę tutaj dednąć, więc teraz spamujemy Peacemakera znowu. Dobra, udało się. Żyjemy jeszcze. I teraz będzie pokazówka, gdzie hrabia Wigger się pojawi i będzie nam mówił parę rzeczy. Wiem, co się tutaj będzie działo, to jest to, że wszyscy potwierdzą to, że Jack jest najlepszą osobą na prowadzenie ekspedycji do katakumbów. Wtedy Wigger się pojawi i mówi, że oni gadają bzdety i że to on powinien być, kurde, tym dobrym ziomkiem, ale oczywiście muszą go pobłagać za to. Ashley się wkurza i praktycznie, jak to można powiedzieć, zwalnia wszystkich z rady, włącznie z Wiggerem. Co ostro go wkurza. It's Vigor, you idiot! Whatever! Count Vigor, I hereby dissolve the city council and strip you of your title, command, and all privileges. Now get out of my sight. What? How dare you? I offered you mercy, but now you will all burn in the precursor fires of creation. I swear it. That was one hell of an attack wave. We can't continue to repel such large assaults forever. Więc tutaj Ashlyn chce, żeby ta fabryka robotów, która jest w powietrzu, ona chce, żeby ona była zniszczona. Więc musimy się tam dostać, ale musimy oczywiście dostać się tam. W sensie takim, że nie mamy kodów, które by nam pozwoliły wejść tam do środka, ponieważ bramy są zamknięte kodem. Ale on mówi, że w Power Roomie, gdzie Vin był, Vin oczywiście zmarł, ponieważ został zabity przez Metalheady, zginął on. Więc w Power Roomie może być specjalny decipher, który nam pozwoli rozszyfrować kod,
który nam pozwoli dostać się do bazy, do fabryki robotów. Ale niestety power room został zamknięty i żeby go otworzyć, trzeba... Jest tam blokada elektryczna i tą blokadę elektryczną można tylko wyłączyć, wyłączając coś specjalnego w kanałach. Więc musimy po raz ostatni iść do kanałów i wyłączyć coś, co oczywiście blokuje nam dostęp do power roomu. Ale to oczywiście będziemy robili w następnej sesji. Więc panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba. Tutaj Polski Gamer 17 i ja was żegnam. Adios!